Cześć, z tej strony ja, witajcie w War Thunderze, a dzisiaj ME-163B. Co prawda nie będzie tutaj zbyt wielu porad, dlatego że to są to moje pierwsze loty. Wiem, że wiele osób czekało na ten samolot, dlatego możecie zobaczyć tutaj te dziewicze kursy. Bardzo, bardzo specyficzny jet. Mam 6 minut na dzień dobry, dlatego no latania tutaj za wiele nie ma, raczej trzeba jak najszybciej przejść do akcji, próbować coś rozwalić, no i lecieć, lądować. Lądować, jak widzicie, na jednym kółku. Tak więc to naprawdę samolot nietypowy jak na odrzutowiec. Co więcej, no, rzuca go maksymalnie, więc no, zobaczcie też, jaki jest zwrotny. Rzucę go maksymalnie, więc latamy tutaj z całą najlepszą śmietanką. Najlepsze MIGI 15 bis, najlepsze Sabry, najlepsze Meteory, ósemki. No, dzieje się, po prostu się dzieje. Oczywiście na te najlepsze maszyny ten samolot już nie jest jakiś mega rewelacyjny. No i ogranicza go też zasięg. Umówmy się, że 6 minut to no, za dużo nie zdziałamy. I po pierwszej bitwie powiem wam jedno, celuję się z tego, naprawdę nie mam pojęcia jak, ale wiem, że jak to opanuję, to ten samolot będzie naprawdę niezły. No i oczywiście trzeba uważać na urywanie skrzydeł, bo on tutaj nabiera prędkości naprawdę ostro. Nie mamy tutaj hamulca aerodynamicznego, co jest również problemem w schodzeniu. I wydaje mi się też, że może to być niezły samolot na hedony. Z tego właśnie względu, że on naprawdę masakrycznie skręca i tutaj można takie akrobacje robić, lecąc na kogoś, czyli udawać, że się leci w lewo, w dół, w prawo, potem nagle go namierzyć i strzelać. Jeśli on leci z dużą prędkością, to jest duża szansa, że w ogóle nie uchwyci nas w celownik. No. Ma na pewno potencjał ta maszyna, tylko ona wymaga tutaj zupełnie innego podejścia i myślenia na nowo. No i przede wszystkim nauki celowania. Zobaczcie, jak te pociski dziwnie latają. No, na przykład strasznie jakoś wolne mi się wydają te 30. Naprawdę, naprawdę dziwna sprawa, jeśli chodzi o nie. No jeszcze tej maszyny w ogóle nie czuję. Widzę, że ma potencjał, ale trzeba, no, trzeba troszkę oblatać. Myślę, że taki jakiś poradniczek, jak już tam tych kilkanaście przynajmniej, jeśli nie kilkadziesiąt bitewek tutaj będę miał, to wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć. Na razie postaram się coś strącić, żeby nie było wstydu, ale naprawdę, no zobaczcie, celowanie, kurczę, jakbym miał Sabra, to bym trafiał. To mówię, każdy samolot to zupełnie inne mierzenie i to jest naprawdę masakrycznie upierdliwe. Może przejdę na tego. Zobaczcie, on naprawdę może wejść na ogon. Trafiłem. Weźcie, ale strasznie mi się nim celuje. No, amunicja 60-30 na działko. Też umówmy się, że dosyć ograniczona. Nawet K4 ma 65, dlatego no. Ale zobaczcie, jak mi się fantastycznie manewruje. On ma. O. Okej. Okay. Czy ktoś mnie tutaj nie znał? On ma naprawdę. No, rewelacyjnie nim się ściga. Jak już komuś się wejdzie na ogon, to można. Jak mówię, jak tylko się wyczuje to strzelanie, strącać samolot za samolotem. Wtedy te 120 pocisków to nie będzie problem. A tak zobaczcie. Ja powinienem go rozwalić, a ja go nie trafiam. No i to jest ząg. Ja tutaj mogłem mieć 4-5 fragów, można myślę, że na spokojnie, ze strzeleń, przepraszam. Z Counter-Strike'a mam ciągle ten nawyk nazywania morderstw fragami. Zobaczcie, jakie tutaj w ogóle na klawiaturze, jak on ostro idzie. Takie dopchnięcia, zobaczcie, jak masakrycznie przyspieszył. Dwa pociski, a dobra, spróbujemy nim wylądować. To też jest sztuka sama w sobie, takie lądowanie nim. Zobaczcie też, jak on przyspiesza. Zobaczcie, to jest oczywiście stok. Zobaczcie, jak to idzie. To jest maszyna. Co do ulepszeń, to są bzdetne, bo jest ich mało.
prawie nic nie dają, ulepszenie silnika nie daje nic do ciągu. Taka lipa, więc tak naprawdę no jest to zarówno zaletą, jak i wadą. Nie wiem, kiedy wyjdzie aktualizacja, przykro mi, proszę mnie o takie rzeczy nie pytać. Ja w Gaijinie nie pracuję, jestem takim samym graczem jak każdy inny i nie mam żadnych wtyków. Jak będę miał, to pewnie i tak by mi powiedzieli, że to jest na przykład informacja niejawna i proszę tego nie ogłaszać, więc jak oni będą chcieli ogłosić aktualkę, to ogłoszą, jak nie będą chcieli, to nie ogłoszą. Tak to wygląda. Dobra, no tutaj bez hamulca, więc trzeba będzie się na boki kręcić. No strasznie, strasznie upierdliwe będzie to lądowanie. Mam nadzieję, że się nie rozwalę. O, zaraz zobaczymy. Troszkę się tą prędkość będzie wytracać. Dobra, to ja się tutaj sobie pokręcę. Zobaczcie, masakrycznie zwrotna bestia. Taki mały bączek. Strasznie, strasznie pocieszny samolocik. Taki naprawdę wygląda na taki mega skillowy, że jak się go wymasteruje, no to siwy dym będzie szedł. Jeszcze go może rzucać na te początkowe jety, prawda? Jak na baszetkę go może rzucić. Nawet na P-80 go może rzucić. A tak jak macie farta, to traficie na takie, wiecie, bzdetne amerykańskie samoloty, które nie mają absolutnie żadnych szans z nim. No chyba, że są wymaksowane i są naprawdę jacyś dobrzy piloci. Ale i tak wydaje mi się, że jak dobry pilot siądzie na baszetkę, a ma te cacko, to nie będzie miała baszetka żadnych szans. No, po prostu. No zresztą, no i dlatego ma on losowania 8-0, a nie tam 7-7 czy 7-0. Dobra, podchodzimy. Podchodzimy, wysuwamy nartę i no cóż. Niech się dzieje, wola nieba. Proszę. Skrzydełkami można lekko walsować i na skrzydełko opieramy. Voila! Myślałem, że będzie gorzej. Nie ma tragedii. Ale coś się nam tutaj rusza. Okej, okay, no stoi jakoś. Aha. Powiedzcie mi, jak on startował. Bo tutaj startuje w powietrzu, ale przecież nikt go nie podrzucił. Możemy jakoś wyrzutnie. A, widzę, że to będzie porażka. Przynajmniej tak to wygląda. No i nie z moim celowaniem. Naprawdę, bardzo ciężko tutaj. W ogóle nie mam bladego pojęcia, czemu moje pociski nie trafiają. Nie mogę dostrzec, czy strzelam. A gościu nie ma paliwa ani amunicji. No to niech ląduje. No. O, zobaczmy, wszyscy usiedzą na tyłku. No to jest też ból tych samolotów, że no skończy się te paliwko i lecą za nami. Jesteśmy wtedy fajnym do zestrzelenia gościem. Canberra. F2H. Idziemy w dół i zobaczcie, nic nie może zrobić. Jesteśmy masakrycznie zwrotni. Tutaj naprawdę ten samolot ma olbrzymi potencjał. Zobaczcie też, jak goni, jak przyspiesza. Nic, kurczę, nie trafia, nie wiem. Za blisko celuję. Teraz? O, trafiło. Cud. Nic. Tu? Nie wiem, czemu nie. Tu? Nic. Teraz? No co, jeszcze, kurde, za daleko? Nie wiem, gdzie mam tutaj naprawdę celować, żeby pod kątem jakoś strzelić. Pociski lecą wszędzie, tylko nie tam, gdzie chcę. Masakra. W każdym razie, no, opanowanie strzelania tą maszynką to jest klucz do dobrego wykorzystania, jak zresztą każdego samolotu, ale tu jest naprawdę... Zobaczcie, to czemu to kurde nie trafia? No ludzie! Nie wiem o co chodzi. Całą amunicję wystrzelam i nic nie trafiłem. To był jeden chyba hit, jakaś kpina. Trzeba nim chyba po prostu porządniej pocisnąć. Ja tak bardzo chciałem na delikatnie to zrobić, żeby tylko jak najmniej pocisków. No nie wiem, no chyba z tej ostatniej serii wyglądało tak, że naprawdę trzeba bardzo... No strasznie wolne są te pociski, chyba mają duży opad, więc trzeba naprawdę sporo przed celem mierzyć.
Dobra, tutaj już no, nie wyląduje ani ten. Zaraz mnie pewnie zestrzelą. Oczywiście, jakbym chciał, mógłbym tutaj unikać tej walki jeszcze przez 4 niecałe minuty. No, ale potem tak by mnie rozwalili. Więc zaraz polecę sobie drugą bitwę i w drugiej może spróbuję dla odmiany zobaczyć ten pomysł z hedonami, czy coś z tego wyjdzie, czy nie wyjdzie. Dobra. Tutaj już jest do widzenia. No jeśli chodzi, jak widzicie, odporność tej maszynki, no to jak w większości jetów, no nie jest jakaś rewelacja. Może poza rosyjskimi, bo one są dosyć odporne. Chociaż też nie jakoś mega. A zobaczcie, jeszcze kurczę go położyłem. Jeszcze się... O, proszę gasić. Dobra, to do zobaczenia w następnej bitewce. Okej, jesteśmy. Od razu do akcji przechodzimy. Zaraz tylko, żeby kurczę, ktoś chciał na hedona. Nikt nie chce. Nikt nie chce. No i tutaj widzicie, doleciałem kurczę do bitwy. Już połowy paliwa nie ma, ale to tutaj jest naprawdę problematyczne. O, ktoś chce. Zobaczmy. Mierzenie, naprawdę trzeba. Długo przed tym, jak myślicie, że trzeba nadusić spust, trzeba to zrobić. Tak więc najczęściej, jak się w tym samolocie widzę, jak ja myślę, że już teraz, to znaczy, że za późno. A czasem takie myślenie trzeba po prostu włączyć. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak tutaj skręca. No idzie, kurczę, jak przecinek, jeśli chodzi o zakręcanie. Ja tutaj to delikatnie jeszcze robię, nie do oporu. Może ty. Ale dobra, trafiony był. Zobaczmy. No nie chcę na hedona, tego normalnie spróbuję rozwalić. Co począć? Jest A5, to już jest naprawdę no, w miarę konkretny samolot. Zaliczyło go, no cóż, przeciążenia nie wytrzymał. Nasz mały bączek wytrzymał. W porządku. Zawracamy. Hedony, chcę hedony potestować. To chętnie. Dobra, kurczę, zobaczcie, już minuta 50. Naprawdę za dużo się tym maleństwem nie polata. Już pomału się będę udawał w stronę lotniska. No warto nim dobrze dopracować lądowanie, żeby móc powrócić. No i oczywiście przyda się też skrzydłowy, który będzie nas osłaniał co 6 minut. Podczas tego lądowania. Tak więc jeśli was denerwuje ten samolot, no to wiedzcie, że ma on również poza oczywiście sporymi zaletami, jakimi jest przyspieszenie, wznoszenie, zwrotność. No te działka też są dobre, tylko muszę się nauczyć z nich strzelać, więc uzbrojenie również jak najbardziej. Oto wadą niewątpliwie jest zasięg. No i na początku oczywiście też mierzenie. O, leci wojowniczy wilk. Lewo, prawo, lewo. Nie do końca to chciałem, no ale zginął. O, Canberra. Zobaczymy. Wiecie, chodzi o to, żeby nie uchwycił nas w celownik, czy da radę coś takiego zrobić. No, o właśnie, skrzydełka w lewo, w prawo. Widzicie? Nie rozwaliłem go, ale on nawet nie podjął strzelania. Nie miał mnie w ogóle w celu. Coś takiego myślę, że można fajnie dopracować i rozwalać gości na hedony. Ciekawe tylko, na pewno powinno to działać na ruskich. Oni nie są jakoś mega zwrotni. Na Amerykanów też powinno w większości wypadków. Chodzi tylko, żeby gościu porządnie odbił w którąś stronę i później właśnie, nawet jak będzie chciał przydobrzyć, tego przeciążenie rozwali. No, Sabra już nie dogonię tak łatwo. 20 sekund. Dobra. Poochronię cię, gościu. Demolitor 01. Jakby chciał na ciebie wejść, to... Chociaż... Zobaczmy, 21 pocisków jeszcze jest. Gościu chyba nie będzie tutaj nawracał, trochę spękał. Zlaja pilotka. Hmm.
No tutaj oczywiście jak dacie przepustnicę na 0, to paliwo wam nie ucieka. No i jak się skończy paliwo, to później wam się silnik uszkadza na amen. Więc tak czy siak trzeba lądować. Dobra, jeszcze mamy trochę mocy na 10 sekund, może coś się uda. Coś wątpię. I ten zasięg jest naprawdę tutaj sporym problemem. Jakby ten samolot miał na 20 minut paliwa, to mogłyby tutaj naprawdę dziać się takie chocki klocki, że bania mała. Dobra, lecimy lądować. Może nas nikt nie rozwali. Zobaczmy, czy ktoś na nas ma chrapkę. No bo to taki, zobaczcie, podchodzenie do lądowania tym badzioszkiem. Każdym jetem bez hamulca jest naprawdę powolne, bo musi tutaj się namęczyć, żeby tą prędkość stracić, jak jesteście porządnie rozpędzeni. A jak widzicie, ten samolot lata z naprawdę niezłym speedem. U niego 800 osiągnięcie to nie jest nic wielkiego. O właśnie, rozwalił się silnik. Dobra, zobaczcie, leci za mną. Leci za mną. Z Ikara ktoś. A Ikarku. Może mnie nie trafisz. No i co? I tutaj już musiałeś odpuścić. Wystartowało nasze ME-163. Ciekawe, czy on nam pomoże. Dobra. Leci za nami, czy nie leci? Leci. Leci, bo czemu by nie? My go nie przechwyci. Dobra, idziemy ostro w dół i zmienimy tutaj, że jak będzie chciał skręcać, to się wbije w glebę. Da radę. Ach, przeżyliśmy to. Nie wiem tylko, czy teraz wyląduje. To już takie tutaj manewry, ale chwila prawdy. Okej. Okay. Bardzo dobre. Ten Bądrzek jest naprawdę pocieszny. Bardzo pocieszny samolot. Nie, no strasznie zwrotny. Masakrycznie. Meteor przy nim to po prostu jest jakiś taki strasznie, strasznie kłodowaty. Fantastyczna bestia. No, ładuj, ładuj. Musimy lecieć jeszcze. Może jeszcze jakiś head-on. Zobaczymy. Okej. Okay. To lecimy. Długo naszych CLK-13A, najlepszy save w grze, przez wielu uważany za najlepszy jet ogólnie w grze. No to ciśnie. Zobaczcie, jak to się wznosi. Idzie jak burza. O, proszę, jest ten Ikar. To ten na nas siedział? Nie wiem, czy to ten Ikar, czy inny. Dobra, head on, head on. Proszę, prawo, lewo. I dzień dobry. Kiepskie to było, bo nie zmienił kąta. A, zobaczymy, czy go chociaż rozwaliłem. No chyba tak, prawe skrzydło, ogon i płonie. No ale przynajmniej widzicie, że na hedony również można tym grzmocić całkiem nieźle. Muszę to dopracować. Muszę to dopracować i te hedony też będą dobre. No, bo wydaje mi się, że tu może tkwić niezły potencjał na to wszystko. Dobra, moi drodzy. No i tak wyglądają pierwsze loty z ME-163B.